No i mąż dostał właśnie nową pracę i podwyżkę. No pochwal się państwu. Coś sama to tam chwalił. I taki skromny, on taką karierę robi. A i z tego powodu państwo chcą założyć to konto oszczędnościowe, tak? Tak, świetnie nam pani doradziła, bo to wszystko dla Kamilka, żeby on miał lepsze życie niż my, bo już kiedyś to nie chciał mieć dzieci. No to, jak nie chciałem? No nie chciałeś, ale odkąd się Kamilek urodził, to całkiem oszalał na jego punkcie. Syn. No właśnie dla syna on zmienił pracę. A to super jest pan ojciec. Tak, ale to pewnie musiał pan podnieść kwalifikacje zawodowe. Nie, to właściwie to co? Znajoma mnie przyjęła do swojej firmy. A? Jaka znajoma? Jak to jak? Karolina Kowalczyk. No, do klasy chodziliśmy przecież razem. Bo my razem do jednej podstawówki chodziliśmy. Tylko potem żona się wyprowadziła do Kutna. Karolina? Za co się z nią całowałeś? Jak się całowałem? No ja nie wiem jak. Wiem gdzie. Za globusem w sali geograficznej. Coś tam było. Wiesz, jaki zadowolony, co? Dawne wspomnienia wróciły, no. Cieszysz się teraz, już wiem dlaczego z tej nowej pracy. No przecież podwyżka. Już ty się tam podwyżką nie zasłaniaj. Zastanawiałeś się, dlaczego ona ci tyle kasy płaci? Pan powiedział, on nie podniósł wcale kwalifikacji. Co jest? Ceni mnie widać. No to... O, w to akurat wierzę. Świetnie się całujesz widocznie. Ale kochani, co ty opowiadasz? To było 25 lat temu. No i stara miłość nie rdzewieje. No proszę, pracuj sobie. Proszę. Z byłą kochanką, jeśli uważasz, że to jest normalne. Ale z jaką kochanką? Przecież to... Już ty wiesz z jaką. Żadna kobieta, żona, prawda, nie pozwoliłaby, żeby jej mąż z byłą i to jeszcze w pracy. No co, pani się z panem całowała? Całowała się pani? Nie. Nie. Nie, właściwie... Znaczy, nam nie wolno w pracy. No i pewno panią z szefem też nic nie łączy. Oczywiście, nie. Że nie. Już sobie wyobrażam, jakby żona tego pana dyrektora zareagowała. I to jest właśnie profesjonalne podejście, a nie te wasze flirtowanie, te takie spijanie z dzióbków. Z jakich dzióbków? Ja nawet jeszcze na dobre nie zacząłem tej pracy. No tak, to proszę, poczekam, aż się rozkręcisz. Tatuś nas zostawi, pójdzie do innej pani. Mamusia z tobą będzie sama, ale lubię czuć... Co ty precz? A ty to co? Co ja? No, sama u byłego pracujesz. Ty bardzo cię proszę, Robercika, znaczy Roberta, w to nie mieszaj. Bo to jest kompletnie inna sprawa. Ha, inna, tak, pewnie. Przecież ty sama miałaś się z nim to znaczy on się miał sobą żenić, mieszkaliście razem? I zostawiłam go dla ciebie, bo ja zawsze wszystko dla ciebie, a nie dla siebie. Ty dla siebie. Jak jesteś już taki zazdrośnik, to cię poinformuję, że za miesiąc Robert bierze ślub. Będzie musiał ci zwolnić. Niby dlaczego? Przez żonę. Sama powiedziałaś, że żadna żona nie zaakceptuje, żeby jej mąż pracował z byłą. Robert mi tego nigdy nie zrobi. On akurat będzie miał najmniej do gadania. A może byśmy przeszli do tego konta, o którym na początku rozmawialiśmy, co? Teraz ja nie wiem, czy jest jakiś sens konto oszczędnościowe otwierać, jak tak z jednej pensji. Z żadnej pensji. Ja się zwalniam. Żadna praca nie jest zwarta tego, żeby mi się rodzina rozpadła. Trudno, będziemy jeść brukiew, ale w zdrowiu i w chorobie. Naprawdę byś to dla nas robił? Dla Kamilka, dla mnie. Mój kochany, dziękuję ci. To może ty już lepiej zostań w tej pracy. A ty? Może mnie Karolina też zatrudni. W końcu byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Do czasu tego epizodu z Globusem. No i byśmy sobie razem pracowali. Tak jak tutaj państwo. O, cudownie by było. To może wrócimy do tego konta, o którym rozmawialiśmy. Tak, oczywiście.